Cześć, Mateusz Popow, firma Wrapster. Witam Cię w kolejnym vlogu na temat jak zacząć przygodę z wrappingiem. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak wykańczać krawędzie. Także zapraszam. Będziemy pracowali na folii 3M z serii 1080 do zmiany koloru auta. Pierwsza krawędź jaką weźmiemy sobie do oklejania będzie boczną krawędzią maski. Oczywiście pamiętajmy, żeby powierzchnię odtłuścić krawędzie dobrze. Dobrze odtłuścić, żeby ta folia się jednak trzymała. Nie zapomnijmy o tym, że musimy zabezpieczyć element, który jest obok. Czyli ten, czyli sąsiadujący z elementem, który będziemy kleić. My używamy tasiem Blue Delphin. Dobrze przylegają. Folia się ich nie klei. Okay. I tą krawędź możemy sobie wykończyć na trzy sposoby. Ja pokażę od razu wszystkie trzy. Także nakleimy sobie pierwszy bryt folii. Drugi, trzeci sposób to będzie docinanie za pomocą tasiemek Knifeless. Także tasiemkę montujemy na element sąsiadujący. Tak, żebyśmy mieli zapas do wprowadzenia folii pod maskę. Na tasiemkę aplikujemy folię. Oklejamy element. A trzeci sposób, tasiemka jest już zamontowana pod maską, także będziemy odcinali na sam koniec. Ok. Jeżeli chodzi o pierwszy sposób, krawędź musimy dociąć po przeciwnej stronie, czyli jeżeli oklejamy maskę, to docinamy w szczelinie krawędzi po stronie błotnika. Jeżeli będziemy kleili błotnik, to będziemy docinali krawędź po stronie maski. Jak to robimy? Oczywiście tak, nożyk świeży i używamy krawędzi jako prowadnicy. Ok? Dzięki czemu uzyskujemy jakieś 4-5 mm, które wprowadzimy pod spód i nie będziemy mieli prześwitu oryginalnego koloru. Wykończymy sobie już po otwarciu maski, także przejdziemy do drugiego sposobu, czyli tasiemki Knifeless. Tasiemka posiada w środku nitkę, która docina nam folię, dzięki czemu nie uszkodzimy lakieru i nie narażamy lakieru na to, żeby przeciąć go na przykład nożykiem. I trzeci sposób to jest docinanie już w środku maski, czyli najpierw musimy ją podnieść. Folię odklejamy, tak żeby nam się nie porwała. I podnosimy maskę. Po otwarciu maski możemy spokojnie sobie wykończyć krawędzie. W obydwu przypadkach krawędzie są równe i ostre. I teraz przechodzimy do trzeciego sposobu, czyli zostawiamy sobie materiał, doklejamy całą krawędź, zawijamy ją pod spód i będziemy odcinali wcześniej przygotowaną tasiemką. Wszystkie trzy sposoby są poprawne, ale który wybierzesz, to jest Twoja decyzja.
I podobnie mamy ze wszystkimi sąsiadującymi elementami, tak jak w tym przypadku, jeżeli mamy błotnik i drzwi i na przykład chcemy okleić drzwi. Zawsze będziemy cieli po przeciwnej stronie krawędzi. Tak samo można nożykiem, można tasiemką, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach ciąć nożykiem, boi się, że uszkodzi lakier. Spokojnie można sobie położyć tasiemkę po przeciwnej stronie, dzięki czemu właśnie uzyskujemy nadmiar, który będziemy wprowadzali w krawędź i przykrywali oryginalny kolor. Tasiemkę odklejamy na zewnątrz, tak żeby nam folia się odkleiła od elementu sąsiadującego. Musimy też zwrócić uwagę na to, ile mamy miejsca, bo jeżeli zostawimy za dużo nadmiaru, będzie nam ciężko nam zawinąć tą folię pod spód i dokleić ją, zwłaszcza tutaj na przedniej krawędzi drzwi. Także musimy najpierw sobie zrobić próbę, tak żeby po okleieniu całych drzwi nie okazało się, że mamy problem z całą krawędzią, żeby wprowadzić tam folię. Problem jest w momencie, kiedy kleimy cały bok z jednego brytu, no i musimy mieć w jednej szczelinie nadmiary na jeden i drugi element. I tutaj z pomocą przychodzi nam Knifeless Bridge Line, którego naklejamy w środku szczeliny, tak żeby nitka znajdowała się idealnie po środku. On jest dosyć szeroki, więc praktycznie na wszystkie krawędzie nam starczy. No jak się domyślacie, nitka nam przetnie folię idealnie w połowie. To się często przydaje na przykład jak kleimy grafikę reklamową. Folię przecięliśmy idealnie w połowie i dzięki temu przykrywamy kolor i w jednym, i w drugim elemencie. Także bardzo pomocne narzędzie. Ostatnia krawędź, jaką chciałem Wam pokazać, jest to krawędź maski przy szybie czołowej. Jest ona dosyć problematyczna, dlatego poruszamy ten temat. Oczywiście zaczynamy od zaaplikowania folii. Drugim krokiem jest doklejenie krawędzi. Doklejamy do tego momentu, który jest widoczny z fotelu kierowcy, tak żeby nam nie prześwitywał oryginalny kolor. Będziemy cieli tak samo nożykiem. Musimy odpowiednio ustawić ostrze, tak żeby opierało się o krawędź maski i powoli docinamy bryt folii, doklejamy końcówkę i sprawdzamy, czy nie prześwituje nam oryginalny kolor. Tasiemki tnące Knifeless oczywiście możecie kupić u Tomka Zachariasza, folia-samochodowa.pl i pamiętajcie, że macie 10% zniżki na hasło Oklejam z Wrapster Polska.
Na dziś to już wszystko. Ja się z Tobą żegnam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli tak, to łapa w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z odcinkami, klikaj w dzwoneczek. Zapraszam Cię serdecznie na naszego fanpage'a w Wrapster Polska, na naszego fanpage'a szkoleniowego w Wrapster Academy i oczywiście do wzięcia udziału w naszych szkoleniach indywidualnych, które organizujemy przez cały rok. W tym tygodniu byliśmy na bardzo fajnym evencie organizowanym przez 3M. Event był pod tytułem Knifeless Summit 2018, gdzie był konkurs na najlepszego aplikatora folii za pomocą tasiemek Knifeless. Muszę się pochwalić, także udało mi się na 17 osób zdobyć pierwsze miejsce i w następnym odcinku wprowadzę Was do świata tasiemek tnących. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej! Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się i oczywiście do... W obu przypadkach krawędzie są równe i ostre. Albo po prostu równe i ostre, koniec.